Radio 26, witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, jakim regionem dzisiaj jest Warmia i Mazury? Warmia i Mazury to region, który naprawdę dynamicznie się zmienia, rozwija i to pod każdym względem zarówno społecznym, gospodarczym, co bardzo cieszy, też infrastrukturalnym. Myślę, że to inny region niż ten, który był 20 lat temu. Stanowi to dobre przedpole do dalszego rozwoju. Oczywiście przed nami duże wyzwania i potrzeby dalszej stymulacji, szczególnie rozwoju gospodarczego. Ale mamy podstawy do tego, aby myśleć o tym pozytywnie i z nadzieją, że tak będzie. Wiem, że rozpoczęliście konsultacje i pracę nad strategią. Jakie są główne obrane kierunki, jakie specjalizacje? Co pana zdaniem jest najważniejsze do ustalenia w tej strategii? Strategia w zasadzie od samego początku patrzyła na rozwój regionu, wyznaczała kierunki i ta kolejna już odsłona strategii jest jakby kontynuacją dobrych, naprawdę określonych zdarzeń, które się potwierdziły w realizacji. Myślimy tutaj głównie o tym, aby przygotować się do następnego głównego okresu programowania po 2020 roku. Wskazać też nasze walory, nasze przewagi, potwierdzić to, co zostało dobrze zrealizowane i w dalszym kierunku promować po prostu i stymulować ten rozwój. Myślę tutaj o inteligentnych specjalizacjach, te trzy, które są wyznaczone, związane z meblarstwem, związane ze zdrową żywnością, związane również szeroko rozumianą ekonomią wody, potwierdzają się w realizacji, w absorpcji środków, ale zapowiadamy jako zarząd kolejną bądź kolejne inteligentne specjalizacje, a chcemy, aby to sfera gospodarcza, aby społeczeństwo pokazało i zrealizowało ścieżkę do nowych specjalizacji w regionie. Jesteśmy na etapie kontynuacji konsultacji społecznych i myślę, że po tych konsultacjach swobodnie zdam relacje ze stanu rzeczy, jaki funkcjonuje w regionie Warmii i Mazur. Czy nasz region jest atrakcyjny dla inwestorów? Czy jesteśmy przygotowani na ich przyjmowanie? Z pewnością tak. Widać, że dynamiczną rolę w tym zakresie pełnią samorządy podstawowe i tak powinno być. Gminy, miasta, przy też wsparciu powiatów i dobrym, można powiedzieć, stymulowaniu samorządu województwa. Już są miejsca, gdzie osiągamy te sukcesy, gdzie są naprawdę dobre zapowiedzi i realizacje tych inwestycji, ale trzeba być ciągle przygotowanym, plany szczegółowego zagospodarowania, stymulacja też preferencji inwestycyjnych. My chcemy zadbać o infrastrukturę, to jest bardzo ważne, chcemy też dalej rozwijać połączenia lotniskowe. One się sprawdzają w przypadku Michelin. To jest 19 startów i powrotów na Warmię i Mazury do Szyman w ciągu miesiąca. Także inne też inwestycje mogły zafunkcjonować poprzez szybki dolot, można tak powiedzieć kolokwialnie, do regionu poprzez nasze lotnisko regionalne. A czy region jeszcze, bo oczywiście sytuacja drogowa się poprawiła znacznie, to widać, zwłaszcza w tej części zachodniej. Natomiast czy jest szansa na jeszcze kolejne, które poprawią zwłaszcza ten transport i ten ruch drogowy na wschodniej części Warmii i Mazur? Tak, zdecydowanie. Widzimy, że tutaj ten nasz zachód regionalny jest już dobrze infrastrukturą obłożony, natomiast poszliśmy w kierunku północy i wschodu. Przykładem jest inwestycje drogi 512 w obrębie też Fromborka, Braniewa. To są wszystko drogi wojewódzkie, które są wspierane środkami unijnymi. Jakby nam się udało zrealizować również drogi rezerwowe, a między innymi w rezerwie jest też droga między Morągiem a Olsztynem, to jest to rząd wielkości około 1 mld zł i tak duże środki
można powiedzieć, każdego okresu programowania są inwestowane w region Warmii i Mazur. Idzie to planowo i z pomyślnością po ostatnich przetargach. Panie Marszałku, chciałbym troszeczkę zmienić temat. Zbliżają się wybory parlamentarne. Jakie one mają znaczenie w ogóle i przekładają się na współpracę, czy w ogóle pracę samorządu a rządu? No wiemy, że każde wybory to zmagania polityczne, to są też jakby analizy, wnioski, no i przede wszystkim werdykt, ale jest to też święto demokracji. To praktycznie rzecz biorąc możemy mówić o 30-leciu samorządów gminnych, 20-leciu samorządów powiatowych i wojewódzkiego. I wiemy, że samorządy bardzo dobrze się sprawdziły. Samorządy praktycznie wdrażają większość reform, inwestują, realizują po prostu wszystkie kwestie, które społecznie są bardzo mocno wymagane. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tych wyborów. Praktycznie każdej kadencji musimy znać relacje i albo powtarzamy tą kadencję, albo nie. To jest werdykt jednoznaczny. Podobnie jest w polityce z tym, że ta duża polityka musi szanować dorobek samorządów i wiedzieć, że w partnerstwie i w zrozumieniu możemy osiągnąć więcej. Ja jestem przekonany, że scena polityczna jeszcze jest cały czas w takiej przysłowiowej analizie i budowie i ciekaw jestem tych wyborów, bo one powinny potwierdzić wolę społeczeństwa. Panie Marszałku, no ja bym to nazwał może trochę kolokwialnie, jest to mała polityka i duża polityka. Pan jest i samorządowcem, no i też politykiem, bo jednak funkcjonuje pan w PSL-u. I jak pan godzi właśnie być politykiem i samorządowcem? Czy to w ogóle jest do pogodzenia? I jak wpływa polityka na pracę samorządowca? To jest do pogodzenia, to w założeniu demokratycznym powinno być zrozumiałe i pogodzone. Przykład dałem tutaj, będąc wójtem gminy Ostróda, cały czas byłem związany z Polskim Stronnictwem Ludowym i myślę, że to tylko wspierało, pomagało i w analizie, i w działaniu samorządowym, natomiast nigdy nie zawłaszczało politycznie samorządu. W samorządzie województwa musimy mieć też wyobraźnię i wiedzieć, że jest to samorząd nacechowany politycznie, bo koalicje tworzy się między ugrupowaniami, partiami politycznymi, więc trzeba oczywiście spełniać wymogi formalne, prawne, samorządowe, ale co do działania, współpracy, ta polityczna sfera tutaj już odnosi większe wrażenie, chociaż nie stymuluje też wprost bezpośrednio jakby założeń rozwoju regionu. Dobrze jak jest współpraca, dobrze jak sfera rządowa patrzy na samorząd nie politycznie, a partnersko, bo my z pewnością chcemy rozwijać region i raz jest to skorelowane politycznie, a raz nie, ale nie powinno to hamować regionu. Ja jestem przykładem takiego działania i myślę, że jak do tej pory moje rozumowanie i myśli sprawdzają się w praktyce. To chyba jest dobrze oceniane przez społeczeństwo. Panie Marszałku, jakie cechy powinien mieć dobry samorządowiec? No przede wszystkim musi wiedzieć, że jest to służba, że jest to praca naprawdę, gdzie poprzez kredyt zaufania każdego dnia te zaufanie się potwierdza. Nie jest to praca od wyborów do wyborów, że po wyborach można sobie zrobić przerwę i pomyśleć na rok przed wyborami o dalszej działalności. Każdego dnia po prostu współpracujemy, realizujemy, rozwiązujemy problemy. Gdyby nie było problemów, to samorząd nie jest aż tak bardzo potrzebny. Natomiast trzeba osiągnąć konsensus, trzeba osiągnąć porozumienie w Radzie, być też dobrze zrozumianym przez społeczeństwo, bo wszystko, co wykonujemy, jest związane też z finansami. Tych pieniędzy jest zawsze za mało, więc trzeba priorytety wybierając, tłumaczyć naszym obywatelom, naszym mieszkańcom, żeby to było jasne i czytelne. Myślę, że daje to dużą satysfakcję, jeżeli mamy takie relacje z wyborcami,
ze społeczeństwem, to mimo wysiłku jesteśmy zadowoleni, mamy kolejne jakby motywacje do codziennej pracy. A jak pan ocenia zaangażowanie i angażowanie się w ogóle w pracę, czy samorządową, czy polityczną dzisiaj młodych ludzi? Bo ja odnoszę wrażenie, że tak jakby polityka, zwłaszcza ta duża, odpycha, zniechęca wręcz do działalności publicznej. Znaczy bywa różnie. Jednych zniechęca, drugich emocjonuje. Wydaje mi się, że jedno i drugą jakby kwestię, bez względu na to, czy młody człowiek kieruje się politycznie, czy samorządowo, to jest jakby taka wspólna cecha szybkiego przeskoczenia, szybkiego dochodzenia do efektu. To oczywiście jest ważne, że nie chce się stagnować. Natomiast praca w samorządzie to pewnego rodzaju ewolucja, to pewnego rodzaju pozytywizm. To czasami uda się błysnąć, ale nie jest to kanonem codzienności. Trzeba planować, trzeba być wytrwałym, no i pragmatycznym, a to wymaga dłuższego czasu. Być może kto nie miał styczności, to myśli, że to można szybko i galopem przejść do efektu, ale to jest bardzo duża rzadkość. Natomiast politycznie są ludzie, którzy dbają o ten przysłowiowy imidż przez cały okres swojego funkcjonowania, a są tacy, którzy chcą też błyskotliwą karierę przeprowadzić. Nieraz to się udaje, a nieraz okazuje się dużym fiaskiem. A jaką trzeba mieć osobowość, żeby sobie radzić, zwłaszcza w tej otoczce dzisiaj takiego powszechnego dostępu do dystrybucji informacji, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju i też hejtem, i różnego rodzaju zaczepkami, bądź nawet pomówieniami. Jak sobie samorządowiec czy polityk z tym powinien radzić? No przede wszystkim trzeba być na to przygotowanym. Trzeba wiedzieć, że w tej sferze i wszech obecnej wiadomości jesteśmy narażeni, jesteśmy osobami publicznymi i każdy może wyrazić swoje zdanie w różnym stylu, chociaż chciałoby się, żeby to była polemika i zrozumienie, to nieraz nerwy puszczają z każdej strony. Nas nerwy nie powinny puszczać, my powinniśmy to rozumieć, tam gdzie to jest możliwe, partnersko tłumaczyć, natomiast gdzie jest mocny hejt i mocna ignorancja, wręcz no, niestosowne działanie, nie powinniśmy się tym zajmować wprost i bezpośrednio. Tak ja uważam, chociaż różnie to bywa, bo każdy jest inaczej skonstruowany i trzeba też wiedzieć, że te przykre hejty są nacechowane na szybką i czasami nieprzemyślaną reakcję drugiej strony. Nie należy się dać sprowokować. Panie marszałku, 13 października wybory parlamentarne. Nie zauważyłem, żeby pan był gdzieś na listach. Nie zdecydował się pan kandydować? Oczywiście to są trudne decyzje. To jest świadomość, gdzie można pozytywnie oceniać szanse wyborcze indywidualne. Natomiast ja jestem też takim człowiekiem, który przez lata zobowiązuje się w stosunku do, można powiedzieć, nakazu wyborczego społeczeństwa. Czyli przede wszystkim troska o region. No, utrzymałem dużą ilość głosów. To była liczba ponad 15 tysięcy w regionie najwyższa. Pozwoliło mi to powtarzać kadencję na stanowisku marszałka województwa, więc uznałem, że jest to zobowiązanie i wytyczne wyborców, postanowiłem po prostu ten kontrakt utrzymać, na ile to będzie i jak długo i jak możliwe w regionie jako marszałek województwa. Tym bardziej, że przed nami są trudne chwile, renegocjacje tego okresu programowania, no i oczywiście negocjacje na okres po 2020 roku i wiemy, że zmiany w takim czasie przy, można powiedzieć, przeprawie przez wartki nurt unijnej rzeki
nie są wskazane, więc chcę to zaufanie dobrze spożytkować na stanowisku marszałka województwa w regionie Warmii i Mazur. Panie marszałku, kończąc, chciałbym jeszcze na koniec zapytać, jakimi kryteriami powinniśmy się kierować, idąc do urn, dokonując wyboru i oddając głos? Czy to powinien być wybór na człowieka, czy jednak na partię? No przede wszystkim powinniśmy pójść do wyborów, bo to jest najważniejsze. Ja, jeżeli mogę prosić dzisiaj społeczeństwo Warmii i Mazur, to prośba jest zasadnicza. Bierzmy naprawdę czynny udział w wyborach do naszych sfer parlamentarnych. To jest nasz obowiązek. Druga sprawa jest bardzo indywidualna. Tutaj poglądy i spojrzenia każdego z nas są przecież osobiste i tajne. Natomiast nie można doprowadzić do zmonopolizowania sceny politycznej, stąd wydaje się, że pojawienie się różnych partii w obrębie całej sceny politycznej jest tylko dobrą możliwością wyboru dla naszych obywateli, dla społeczeństwa Warmii i Mazur. Dobrze by było, żeby mogła być rozpatrywana koalicyjność po wyborach, bo monolity partyjne, jak wiemy, na dłuższą metę się nie sprawdzają. Dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezina.